Witam Państwa. Kolejny film. Praktycznie witamy Państwa, bo jak wiecie, że nie jestem sam. Witam. W tych wszystkich filmach, w tej całej produkcji filmowej. I dzisiaj oczywiście trochę chcę odpowiedzieć na Państwa komentarze, ale może nie tyle komentarze, co wręcz telefony. Niektórzy z Państwa to oczekują ode mnie jakiejś daty. Kiedy to wszystko się wydarzy, ale zwróciłem uwagę po komentarzach, że czujecie wszyscy na plecach, że coś się ma wydarzyć. Dlatego dałem taki tytuł, a nie inny. Co teraz i co dalej? No i teraz jak się w takich sytuacjach zachować? Takie powstaje pytanie, i co tutaj, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy czujemy na plecach, że coś się ma wydarzyć. A więc tak, niektórzy mają niepokój. Niektórzy starają się dociec, usilnie dociec, kiedy to może stać, jakoś się żyją tym, są wręcz zafrapowani, bo tak wynikało nawet z części maili. Czujecie się zafrapowani tym, no, że to tutaj lada chwila, coś tu ma być. Czujecie to na plecach, ale jeszcze nie możecie po prostu tego sprecyzować, ale czujecie, że coś się na pewno wydarzyć. Mało tego, patrząc na wszystkie wydarzenia światowe, różne, ekonomiczne, polityczne, nawet takie geologiczne, wulkany, nie wulkany, pęknięcia ziemi, no i cuda na kiju, tego typu rzeczy, niektórych bierze trwoga, bo czują, że coś tutaj nastąpi, no specjalnie nie ma się na to wpływu. I rzeczywiście nie ma się na to wpływu, ale i tak jest ten niepokój. Ten niepokój właśnie taki, on jest taki zżerający i część z Państwa go zżera. Niektórzy po prostu jakby wszystko mają gdzieś, niech się dzieje co tego, co chce i tak dalej, no i funkcjonują jak najbardziej. Ale teraz chodzi o to, jak znaleźć złoty środek w tym wszystkim, kiedy coś wiemy, że coś się wydarzy, a według mojej oceny wydarzy się. Tak, oczywiście to się wydarzy, prędzej czy później, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia kiedy, bo mnie to specjalnie nie interesuje. Ale wydarzy się, będą wydarzenia bardzo znamienne. Będą to wydarzenia, szereg wydarzeń różnych, które będą związane z kwestią władzy. Otóż według moich ocen czeka nas wielki blef. I to taki górnopułkowy blef, gdzie po prostu genotyp diabła wręcz odda pokłon siłą zła. O, tak powiedzmy delikatne, odda pokłon, czyli uzna te w ten sposób. I jest to związane z tym, że w tej całej strukturze władzy obecnej jest to bardzo ważny czynnik, który ma na celu jakby pokazać temu, który mieszka w kuli, czyli Bogu Najwyższemu, widzisz, oni mi oddają cześć, oni chcą mnie uznać, oni chcą mnie za Boga, nie ciebie, ponieważ ty ciągle milczysz, ty nic nie robisz. A oni, proszę, ja zrobiłem taki numer, a oni mi oddali cześć. Widzicie, jak to jest bardzo ważna kwestia władzy i oddawania czci, bo to jest powiązane. Kwestia władzy i kwestia oddawania czci jest z sobą powiązane. A więc taki manewr będzie. Będzie to tak zwany ostatni rzut na taśmę. To się tak. To jest coś takiego, że jesteśmy na wsi, a w opłotkach słyszymy warczący, potężny silnik czołgu, ale jeszcze go nie widzimy. Ale za chwilę będziemy widzieć końcówkę lufy, która się będzie wyłaniać zza budynków. Coś w tym stylu. Po prostu. Także nie ma. I teraz tak, no i teraz złoty środek. Co z tym wszystkim zrobić? Zlekceważyć tego, czy co nie? Nie. Słuchajcie, mamy dbać o własną równowagę. My możemy to nazwać tak zwanym dobrostanem.
o własną równowagę. Ale to jest równowaga spokoju, ciszy, przemyśleń i rozmyśleń na temat tego, który mieszka w kuli. Jego dzieła, jego zamierzeń, jego późniejszych zamierzeń. W filmach wielokrotnie mówiłem, co się stanie, jak to wszystko się mniej więcej rozegra, ale nie mówiłem szczegółów, ponieważ szczegółów nie znamy, jak ojciec to rozegra. Niektórzy mogą mi zarzucać, że on przecież się nic nie wydarzy. No i co zrobisz, jak się nic nie wydarzy? Słuchajcie, dlaczego się teraz jakby nic nie dzieje, bo takie pytania też padły. Że go też nic nie dzieje, bo ojciec nic nie robi i tak dalej. Tam zarzuty padają. Słuchajcie, od 23 września zeszłego roku był szturm na pałac. W tej chwili jest tak zwany wariant B, albo C, albo D, albo jeszcze i tak dalej. Jest on przygotowywany po to, żeby właśnie zrobić ostatni rzut na taśmę. I ojciec, nasz ojciec niebiański, bardzo dokładnie, doskonale wie, co oni planują i wie, w jakim czasie oni to zrobią. I dlatego się teraz przygotowują do tego całego gigantycznego blefu, który nas czeka. I teraz jak się zachować w tej sytuacji? A więc my dbamy o siebie, o więź z ojcem, tym, który mieszka w kuli. To nie ma być taki stan Parkinsona, jakby rączki latają i tak dalej, tylko mamy wziąć wszystko na spokój, być spokojni i opanowani, czekając na to, co się dzieje. My możemy analizować wszystko, co jest w necie. Tego jest pełno. Są różne informacje. To te informacje, które są w necie, to wiecie, co one przypominają? One przypominają takie puszczanie takich kaczek na wodę, tylko pytanie, czy ta kaczka dopłynie. Ale w ten sposób się podgrzewa atmosferę niepokoju. To jest jak gotowanie garnka i patrzysz, jak pokrywka lata, nie? Coś w tym stylu. A więc w ten sposób chcą siły zła, chcą w ten sposób nastroić ludzi na te wydarzenia, które oni sami planują. Bo to oni planują te rzeczy. To nie planuje ojciec, tylko oni planują. Natomiast ojciec ma swoje ruchy i doskonale wie, co oni zrobią, kiedy oni zrobią i ma dla nich odpowiedź. I dla wielu z nas odpowiedź ojca będzie taka, jak to się mówi, opada szczęka na asfalt. O, w ten sposób. A więc tych rzeczy, szczegółów nie znamy, ale na pewno one będą dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem. To tyle chciałbym Państwu powiedzieć, czyli wrzućmy na luz. Nie ma się czym nie niepokoić, o, w ten sposób. Nie ma się czym się tutaj frapować, co będzie dalej i tak dalej. Będzie. Tyle czekaliśmy, to się doczekamy. Nawet tego wielkiego blefu, który nas czeka. Tutaj jakby można powiedzieć w najbliższej przyszłości. Ale jeżeli nawet po prostu będą tutaj różne warianty, A, B, C, D i tak dalej, to pamiętajcie zawsze ostateczne decyzje, ostateczne ruchy należą do mojego Ojca Niebieskiego, który mieszka w kuli. Tego, o którym Wam mówiłem przez 5 lat, dla Państwa dobra. I jeszcze tutaj chcę też powiedzieć jeden taki szczegół. Specjalnie nie starajmy się kogoś przekonywać. To jest bardzo ważne. Niech oni, jak to się mówi, niech każdy sobie żyje tak, jak chce. Niech obierze własną drogę. I nie obierze własną drogę. Pamiętajmy, tutaj jest taka zasada. Niech rzeka płynie tym korytem, w którym ma płynąć. To tyle. A ja jeszcze dodam, że my skupmy się na sobie, na naszej więzi z Ojcem Niebiańskim, tym, który mieszka w kuli. Starajmy się wyciszyć, jak najwięcej rozmyślać, rozmawiać z nim rozmawiać, jak ze swoim własnym ojcem, najukochańszym. Bo wielu z Was pyta w mailach, jak z nim rozmawiać, jak się modlić. I wielu, jak się okazuje, odmawia jakieś regułki kościelne. Rozmawiajcie z nim, przychodźcie do niego z problemami, mówcie jemu o wszystkim,
co was raduje, co was trapi, jakie macie problemy. Rozmawiajcie tak jak z własnym ojcem. I dbajcie o swój dobrostan. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.